Aga na mnie patrzy. Jeszcze nie wiem, co się... Jestem zafascynowana. Zastanawiam się, co będziesz ze mną robiła i z tymi koronkami. Ty będziesz moją modelką, dlatego poprosiłam cię, żebyś założyła tą jedwabną halkę, żebyśmy miały po prostu białą i taką czystą bazę, żeby pokazać, o co w ogóle chodzi z tymi koronkami. Ponieważ myśląc o sukniach ślubnych, często mówimy suknia koronkowa. Ale na przykład na tkaninę tego typu, na taki materiał, też potocznie mówi się koronka. Słuchajcie, a to jest nic innego jak haft na siateczce, na tiulu. Niegdyś takie rzeczy wykonywano ręcznie. No, mogłabym te elementy wykorzystać, na przykład stosując tylko na górę sukni ślubnej. Zobaczcie, tutaj te wykończenia oryginalne, ranty, są niezwykle strojne i też często i się nie obcina, stosuje się do tego, żeby wyprowadzić je na ciałko. Druga opcja to jest oczywiście haft zamocowany na tkaninie. Można wycinać wzory z koronek. To jest oczywiście taka żmudna praca, ale jakże satysfakcjonująca. Także to jest haft na tiulu. A teraz pokażę koronkę, która jest moją ukochaną. To jest koronka tak zwana klockowa. Jak się robi taką koronkę i czemu ona się tak nazywa? Otóż potrzebna by nam była specjalna poduszeczka. Na niej papier albo pergamin, na którym narysowałybyśmy sobie wzór, który chcemy stworzyć. Do tego przytwierdza się małe gwoździki. Do tych gwoździków przyczepia się bawełnianą nić. Te nici są zamocowane na takich właśnie klockach i tymi klockami działa się lewo, prawo, zawiązuje, przetyka i tworzy wzory. Koronki tego typu są bardzo kosztowne, ponieważ kosztują bardzo dużo czasu, pracy, niezwykłych umiejętności, kunsztu i niesamowitego wykonania. To jest koronka, która w ogóle jest koronką tak zwaną Chantilly. Jest produkowana w miejscowości Chantilly niedaleko Paryża. Jest to taka oaza tego typu twórczości. My w Polsce też mamy taką oazę. Gdzie mamy taką? W Koniakowie, w Beskidzie Śląskim. Tam sprawdzam tą informację. Jest około 700 pań, które specjalizują się w koronkarstwie szydełkowym. I mamy taki wzór. O, na przykład to. To jest koronka wykonana na szydełku. Wydawać by się mogło, że ta koronka jest taka rustykalna, ktoś by powiedział może trochę babcina, ale szczególnie w ostatnich latach zaczęła być traktowana mocno modowo. Między innymi dla królowej Elżbiety, dla Lady Gagi też wykonywały tego typu koronkę. I w 2017 roku koronka koniakowska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa. Także jest to nasz skarb narodowy i coś, co wspaniale, że jest kultywowane i ta sztuka użytkowa jest po prostu wskrzeszona i mam nadzieję, że będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie i że będziemy miały szansę też używać tak pięknych koronek również do sukien ślubnych, ponieważ w stylistykę retro czy boho wpisują się tego typu koronki idealnie.